Giżycko. Tak? Takie miasteczko nad jeziorkiem. Takie sobie miasteczko. Trochę ludzi. Trochę domów. No i turyści. Latem to chyba tak z pięć razy więcej niż mieszkańców. Kręcą się, biegają. Kupują watę czy grogu albo hot dogi. Albo nic nie jedzą, tylko piją. I w ogóle jest ich dużo, strasznie, o, dużo za dużo. No i tam się różne rzeczy dzieją w tym mieście wtedy latem. Koncerty są. I są różne święta. Jest jeszcze więcej turystów. A później turyści wyjeżdżają i już nie ma turystów. I jak nie ma turystów, to wszystko powoli zaczyna przysypiać. Przy plaży wszystkie lokale się zamykają. Niektóre tu nawet mają takie dechy, wstawiają w okna, żeby nikt tam nie wlazł do środka. Pustoszują porty, pustoszeje plaża. Jak ktoś nie musi, to nie wyłazi z domu. Jeziora nie zamarzają, a jak zamarzają, to na chwilę. Jak na chwilę zamarzną, to zawsze ruszają na nie wędkarze podlodowi, bo wędkarzy w tym mieście jest dużo. Bardzo dużo. Wszyscy łowią ryby. No i zimą wyłażą na ten lód. Przeważnie się wtedy trochę kilku wędkarzy topi. Także co roku liczba wędkarzy powinna się zmniejszać, tak jak ten przyrost naturalny. No ale dojrzewają do wędkowania nowi i liczba wędkarzy utrzymuje się na stałym poziomie, chociaż liczba mieszkańców miasteczka spada. I tak jest przez zimę, później przychodzi wiosna. Ludzie wyglądają tak bardzo ostrożnie przez okno, czy w ogóle można wyjść. I nie wyłażą znowu. Chociaż część już powoli przygotowuje się do sezonu, bo wiedzą, że niebawem przyjadą turyści, więc tam, prawda, malują kwatery, przygotowują łódki różne albo jakieś inne rzeczy, żeby zaskoczyć turystę. Turystę trzeba zawsze zaskakiwać. Jeżeli nie ma już czym, to przynajmniej cenami. Jeszcze przez pewien czas jest nic po długim weekendzie. I w czerwcu wraz z wakacjami wybucha znowu sezon na całego i miasto znowu żyje łapczywie, mocno, no ale krótko, bo z końcem sierpnia znowu to wszystko usypia. No, tutejsi radni już się zastanawiali nad tym, czy by nie wprowadzić takiego przepisu, żeby jednak ludzie w miasteczku tą zimę przesypiali, tak jak niedźwiedzie w Tatrach. Bo to jest najrozsądniejsze rozwiązanie na ten klimatycznie paskudny okres czasu, taki nijaki i do niczego. Jak tak więcej będzie czasu do niczego, to i z tego miasteczka niczego dobrego nie będzie. Takie dziwne miasteczko. Miasteczko nad jeziorkiem.